Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, lecimy do Mora Sul, bo tam ostatnio robiliśmy zadania, więc będziemy to kontynuować. Myślę, że nawet udałoby nam się w sumie iść do ruin, jakbym się postarała, ale najpierw może ogarniemy kwestię w ogóle całkiem inną. Tutaj też mamy świątynię, ale to jest świątynia Al-Shedim, więc tam na razie nie idziemy. Świątynia Mora Sul jest w sumie kompletnie po drugiej stronie. Na razie jej nawet jeszcze w ogóle stąd nie widać. Gra się musi rozruszać, bo dopiero co ją uruchomiłam. No i tak, i może byśmy w sumie udali się do orkowych wykopalisk właśnie przy świątyni. I tam byśmy ogarnęli parę spraw. Sprawdźmy, jak to działa. W czym może ci pomóc Hamid, synu dalekich podróży? Porobiłoby się pewnie trochę interesów, co? W sumie z Hamidem może na razie rozmawiać nie będę, bo on będzie miał kolejny prezent dla Gonzalesa. Kim jesteś? Nazywam się Ork Narok. Dziwne imię. Prawdę mówiąc, to nazywam się Ole. Tak. To moje imię bojowe. Pochodzi z czasów, kiedy byłem gladiatorem. Czemu nie walczysz na arenie? Walczyłem. Przynajmniej dopóki Angar mnie nie skasował. Potem już nikt nie chciał oglądać moich walk. Felipe sprzedał mnie Masilowi za grosze. Jako niewolnika, to jest w ogóle śmieszne. Witaj, obcy z północy. Jak interesy? Czasami dobrze, czasami źle. Pracuję właśnie nad dużą umową z Gonzalesem. Wcześniej jednak muszę załatwić parę innych spraw. Przydałaby mi się twoja pomoc, wojowniku. Popracuj dla mnie, a uczynię cię bogaczem. No tak, na pewno. Często widujesz tu ludzi z północy? Od czasu do czasu. Ostatni, którego spotkałem, podawał się za maga ognia. Biorąc pod uwagę, jak bardzo był wyczerpany i zagłodzony, trudno było uwierzyć, że jest potężnym czarodziejem. Powiedz mi coś więcej o tym magu ognia. A co tu dużo mówić? Skapiał na pustyni. Miał przy sobie tylko puchar. Do samego końca zażarcie go bronił. Wygląda na to, że cenił go bardziej niż własne życie. Głupiec. Gdzie teraz jest ten puchar? Ha, ha! Wydajesz się nim bardzo interesować, obcy. Ha! A ja miałem go za rzecz zupełnie bezwartościową. Puchar mam ja. Pracuj dla mnie, a dam ci puchar. Rozumiem. Co mam zrobić? Muszę się pozbyć tego niewolnika. Zabierz Ork Naroka do świątyni pradawnych i pomów z Fasimem. Niech oni sobie z nim radzą. Na czym polega problem? Na słońcu. Wariuję od niego. Zeszłej nocy stał przede mną w moim własnym namiocie, przewiercając mnie tym swoim wzrokiem. Zabierz go stąd, bo oszaleje. Okej. Okay. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zrozumiano? Pójdziesz ze mną. Niczego innego bym sobie nie życzył. Muszę coś zrobić, cokolwiek, zanim tu zwariuję. Nieźle nastraszyłeś Masila. Nie mogłem go już dłużej słuchać. Facet i tak nie miał co ze mną zrobić. Nastraszyłem go, żeby chciał się mnie pozbyć. No i się udało. Za mną. Ruszajmy! Dobra, tylko mi się nie zgub, bo ja nie mam ochoty na takie dziwne rzeczy. No dobra, no to pójdziemy dzisiaj do świątyni. W ogóle widzę, że się mgła zrobiła. No a pewnie się domyślacie, dlaczego do świątyni, no bo chodzi o kwestię artefaktów ogółem rzecz biorąc. Wiemy, że orkowie prowadzą wykopaliska przy świątyniach. No i to jest jedna ze świątyń, którą oczywiście mamy zaznaczoną, więc wypadałoby się tam udać. Niestety, nie mogę pomóc. Chyba będzie taka, wiecie, jak to się mówi? No przeciwieństwo zamieci śnieżnej, że jakby trąba powietrzna z piasku, coś takiego zapowiada się. Widoczność się zdecydowanie zmniejszyła i niebo się zrobiło takie bardzo zamglone. Mam nadzieję, że nie zajmie nam dużo czasu podróż do samego w sobie
do samej sobie świątyni, wykopalisk, ruin, jak kto woli to nazywać. Widzę, że Ork na Rok nie jest chętny, żeby ze mną chodzić. I o to się obawiałam, że będzie z nim właśnie takowy problem. Słyszę szakale. No w sumie to my już jesteśmy przy ruinach, można by powiedzieć. O, i tutaj jest świątynia w ogóle, chyba przed nami. Dokładnie. Bo naszym zadaniem jest, jeszcze raz, niewolnik ze świątyni. Pozbyć się niewolnika, pomów z Fasimem. Wow. Dobra. Klikłam sobie zły przycisk i się dziwne rzeczy zaczęły dziać. Ach, i ta muzyczka z ruin. No, już zapomniałam. Dobra, niestety mnie zdążył udziabać. No. Amasz, tobie już podziękujemy, paskudo. Na luzie. Ja, tak jak podkreślałam już wiele razy, mam tych mikstur od groma. I jak bardzo nie lubię, wiecie, być zatruwana przez truciznę, no bo to jednak w ogóle tych mikstur jest mało, solidnie mówiąc, w grze. Zdecydowanie mniej niż właśnie tych przed chorobami. No i w sumie nie daje to za wiele. Dobra, jesteśmy w jednym miejscu. Szukam Fasima. Uciekaj stąd. Nie potrzebujemy żadnych brudnych najemników. Dobra, może na razie nie będę z nim gadać, bo chyba nie o niego nam w ogóle chodzi. Szukamy Fasima. Fasim był chyba gdzieś tutaj. Tak jest, jest namiot. A może to nie tu? Czy ty jesteś Fasim? Nie, to jest Mezir. Dokąd zmierzasz, obcy? Szukam kilku artefaktów. Niezwykłe, ja również. Może pohandlujemy? Pohandlujmy. Doskonale. Przy okazji, jestem Mezir. Nazywają mnie poszukiwaczem skarbów. Podobno jestem szaleńcem i gadułą. Nikt jednak nie zwraca uwagi na moje bogactwo. Poza Zubenem. O tak, stary Zuben, ale znowu mnie poniosło. Dobra, ty mi chyba nie pomożesz na razie. Ja bym się chciała Orknaroka jednak pozbyć. Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam kompletnie, gdzie był ten cały Fasim. Może był po drugiej stronie? Tu jest parę namiotów, jest i asasyna. I orków, ale szczerze. Zawsze to był mój największy problem. Tu nikogo nie ma. Zajmij się czymś, Mora. Może tutaj mi ktoś doradzi? Potrzebuję ciszy i spokoju. Mora nigdy nie przerywa orkowi. Pamiętaj o tym. Tutaj są jeszcze też namioty. Mi się kojarzyło właśnie, że on był gdzieś przy bocznym namiocie. Zajmij się czymś, Mora. Mora, przestań tu myszkować. Boże drogi, no kto to wymyślił, że ja muszę pół świątyni obejść? Właśnie wkurza mnie to, bo gość był tak gdzieś skryty na uboczu. Nie wiem, jakby mi powiedzieli, żeby go zaprowadzić do tego grubasa, co tam było, no to okej, no nie, ale... Fasima, z tego co pamiętam, tam na dole nie ma. Przydałoby się dać morom na łóżkę. I to miało mi zaimponować. Może tutaj. Też są jakieś namioty.
Tylko, że mnie się wydawało, że ja tędy przyszłam. Zdecydowanie zbyt łatwo się tutaj zgubić. No tutaj są jeszcze jakieś namioty na dole. Czy to ty wreszcie? Tak jest. Co to jest? Co to robi w świątyni? Tak nie wolno! Masil mówi, że wszystko załatwił z tobą i Orknarokiem. Cień Beliara całkiem cię opuścił? Nic nie załatwił. Zabierz go do Kalesz. Jaki masz problem z Orknarokiem? Stary Mezir mnie ostrzegał. Powiedział, co się stanie, kiedy nadejdzie tu człowiek z północy. Sprowadzi na nas zagładę. No, tylko że chodzi o nas, a nie o tamtego typka. Nie żeby coś. Oczywiście Orknaroka nikt nie chce, więc... Cóż, a Kalesz jest przy świątyni, czy sobie tutaj siedzi? Chyba przy świątyni. Stoi tam? Stoi. Jakby miał nie stać. Cholera, to mi się nigdy nie uda. O co chodzi? Poszukiwania świętych artefaktów nie posuwają się naprzód. Bestie pustynne pożerają mi niewolników. Świątynię zbudowano z ogromnych kamieni. Nie zdołam jej zburzyć. Mogę wejść do środka przez bramę, ale nadal brakuje mi kilku kluczy. To mnie doprowadza do szaleństwa. Obawiam się, że nie wejdziemy do świątyni bez pozostałych czterech kluczy. Myślisz, że w świątyni znajduje się boski artefakt? Na pewno. Jeśli nie ma go w tym monumencie pradawnych, to gdzie indziej miałby być? Rozumiem. Opowiedz mi więcej o pozostałych kluczach do świątyni. Potrzebujemy pięciu kluczy, żeby otworzyć świątynię. Znalazłem jeden z nich w ruinach, więc brakuje nam jeszcze czterech. Potrzebuję kogoś, kto może się poruszać wśród innych mor bez ściągania na siebie uwagi. To możesz być ty. Do czego zmierzasz? Mory kradną mi artefakty i zabierają je do Morasul. Klucze też tam są. Chcę, żebyś się znalazł. No tak, no to prawda właśnie. Czemu sam nie pójdziesz do Morasul? W mieście jest pełno złodziei. Jeśli tam pójdę, ukradną mój klucz. Nie, zostanę tutaj i będę strzegł tego, który już mam. Jesteś morą. Udaj się do Morasul. Przynieś mi pozostałe cztery klucze do świątyni. No właśnie o to mi chodziło, żebyśmy najpierw się zajęli, wiecie, typowo kwestią tego, że dowiadujemy się, tak jakby, że klucze są typowo w mieście, bo prawda jest taka, że one wszystkie tam są do znalezienia. Masz jakiś problem z pustynnymi bestiami? Opanowały całe ruiny. Najgorsze są te, które nie dają się odstraszyć. Te bestie nie boją się moich wojowników i ciągle napadają na obóz. Muszę wrócić do obozu i sprawdzić, czy wszystko w porządku. Zajmę się tymi pustynnymi bestiami. Ech, byłoby miło, gdybyśmy co chwila nie musieli spoglądać za siebie. Ale uważaj, żeby nie zwabić ich do obozu, jasne? Bestie znajdziesz na wschód od świątyni, w ruinach. Mam tu dla ciebie niewolnika, Orknaroka. Przyprowadzasz mi nordmarskiego wojownika? Zabieraj go stąd, nie potrzebuję najemnika. Idź z nim polować na bestie pustynne, nie obchodzi mnie to. Jeśli tylko nie będę musiał go oglądać. No dobra. Słyszałeś? Mamy polować na bestie pustynne. No, zawsze to lepsze niż machanie tu kilofem. Dobra, no to chyba idziemy. Fajnie, że Kalesz sobie stąd poszedł, bo przynajmniej będę chyba już wiedziała, gdzie będzie. Powinien być tu przy namiotach. Na wschód mówił, że będą, tak? Północ, południe, wschód. No, czyli tutaj. No, one z tego, co pamiętam, są tutaj dosyć blisko tego obozu. Tutaj dosłownie gdzieś na tych schodach i tak dalej. W ogóle trzeba przyznać, że tutaj
Boli mnie trochę fakt, że gra tak naprawdę nas nie angażuje w to, żebyśmy, jak to się mówi, eksplorowali te ruiny, bo mamy powiedziane, że typowo klucze są w Morasul, że w ruinach ich już w ogóle nie ma. I to jest takie, wiecie, bez sensu troszkę. Serio, nie trafiłam. O jedną parszywą bestię mniej. Dobra, ty się trzymasz jakoś tam w miarę, wydaje mi się. No i wiecie, tak naprawdę to... Nikt nam nie mówi, żebyśmy gdzieś tam coś pozwiedzali, porobili. Serio, nie trafiłam? Jak to jest możliwe? No co jest? Muszę wyżej. Nareszcie. Dobra, przynajmniej troszkę postrzelamy z kuszy. No i dobra. To załatwi sprawę. No i oczywiście z niego skóra cieniu stwora, nie? Powinna być po prostu skóra gońca pustynnego. Gdzie to badziewie mnie atakuje? Tu wyżej jest gdzieś jeden. W ruinach chyba typowo. Was tutaj troszeczkę jest. Dobra. Zrobimy was na krótkie, bo to lepiej działa dużo. Wiedziałam, że tak będzie. Ja się zapisałam? Chyba nie. Zapisałaś się? Nie wiem. O matko. Dobra, na dwa baty jak go weźmiemy, to powinno być z górki. O jedną parszywą bestię mniej. Dobra, i to nie są wszystkie z tego, co już widzę. Podejrzewam, że to, co mnie atakowało w ruinach, to były właśnie te bestie. Tylko musimy przejść tak, żeby mi ork na rok pomógł. Czyli najlepiej chyba tędy. No tu jesteś. Ojeju. Ja już nie wiem oczywiście, gdzie jest ork na rok, bo się zgubił. Czy ja się naprawdę muszę wczytać, bo debil gdzieś poszedł, cholera wie gdzie? Mamy zadanie? W teorii nie mam z nim żadnego questa, więc moglibyśmy go olać. Może mi się gdzieś zrespi na twarzy. Z łaski swej. Może. Nie wiem, nie ma za to żadnego punktu doświadczenia, ani nic. A, potem będzie. Ork na rok czeka. Będzie czekał, kurde, w tyłku. Dobra, tu były różnego typu koszyczki. Mnie to rozbraja. Ja weszłam bardzo prostą drogą. On powinien po prostu sobie przejść przez ten tunel i byłby obok mnie. Nie, to nie. Całe życie będzie czekał. O, witaj. Jesteś jednak. Chyba cię już nie potrzebuję. Dobra, wreszcie mogę się zająć swoimi sprawami. Dziękuję. Proszę, weź to. Przyda ci się. Żegnaj. O, dziękuję. Bardzo serdecznie. Expo za to dostałam. To jednak się opłacało. Dobra.
W sumie te ruiny to ja powinnam przejrzeć tak troszeczkę jeszcze lepiej, bo już potem tu nie wrócę na tą część ruin. Bo nie będzie to miało większego sensu. Więc warto się tutaj rozejrzeć. Bo to jest, wiecie, typowo właśnie ta wschodnia część. Więc wypadałoby ją zbadać już całą. Z tego co widzę, to i tak tutaj kompletnie niczego po prostu nie ma, oprócz tych bestii, które już pokonałam. Więc chyba mamy na luzie tą część zbadaną. Co najwyżej może jakieś pojedyncze koszyczki zostały. Zawsze powtarzam, że trzeba... Nie zawracaj mi głowy! Dobra, Fasim już nic ode mnie nie potrzebuje. To się nie może powtórzyć. Chodźmy w takim razie do kalesz. On powinien tutaj siedzieć. Bestie pustynne nie żyją. Nie żyją? To dobrze. Wstąpiła we mnie nadzieja. Proszę, przyjmij tę nagrodę. 1000 sztuk złota dostałam, to miło. Tam też są jakieś namioty. My jesteśmy w sumie tak przy krańcu mapy, można by było rzec. A, bo tutaj też są ruiny. I tutaj jest tych ruin jeszcze więcej chyba. No, tutaj żeby zbadać wszystkie po prostu miejsca, to naprawdę trzeba się wysilić. Ale szczerze, możemy sobie chyba pozwiedzać, wydaje mi się. Są na przykład zębacze mroczne. A no tak, to jest ten moment, że naprawdę tych ruin jest dużo. Tutaj w tych ruinach też ogniste golemy chyba potrafiły być. No i to jak najbardziej. Oho, już wykrakałam tego golema. Spadam stąd. Tak mi się właśnie kojarzyło. Bo one są tak, wiecie, wysunięte właśnie w stronę Isztar, no nie? Tutaj, na tym obrzeżu. Obszarze. Bo zauważcie, że tutaj są góry pozaznaczane. Właśnie jako pagórki. A tutaj, gdzie są ruiny, jest puste połacie. Podobnie jest chyba tutaj przy tej świątyni, tak. Tutaj są wszędzie ruiny. I nic tutaj nie ma. Więc tych ruin jest naprawdę dużo. Dobra, jak my stoimy z jakimikolwiek zadaniami... Otwórz świątynię, no to Boże, zanim my to otworzymy. Kalesz chce klucze, to musimy wrócić do Morasul, podarunki, strażnicy, Kafu. To by się wypadało zrobić. Ale tutaj... No oni są tu w ruinach, ale ja nie pamiętam w której części. Bo tutaj tych ruin jest dużo. Na pewno nie w tej tutaj, tylko prędzej w tych wcześniejszych. Łopatę mogę zabrać? W końcu wszyscy się... To są grabie. Sama jesteś łopata. Honor zdobywa się w bitwie. W sumie tutaj jest jeszcze gościu. Przydało mi się dać mu... Na czym polega twoja praca? Nadzoruję niewolników na wykopaliskach. Masz z tym jakiś problem? Powinienem cię walnąć w gębę. Co o tym sądzisz? Spróbuj, draniu. No to pokaż, na co cię stać. Kocham, to jest moje ulubione zadanie. I z tymi pięściami na mnie wychodzi debil. Kretyn. Kurde, ci strażnicy Kafu to by się w sumie przydali. No.
taka w sumie jest prawda. Och, moja głowa. O rany, przestań już. To zależy tylko od ciebie. Czego chcesz? O Boże, naprawdę. Myślałam, że mogę już zadanie wziąć. A tutaj dupa. Przydałoby się do Mora Sul wrócić. Ewentualnie sobie właśnie pospacerować po tych ruinach. Poszukać tych strażników Kafu chociażby. Oj, oj, oj. Jest strażnik świątynny. Atakuje mnie coś chyba pełzacze. Tak jest. Ci strażnicy Kafu to są chyba tam. Dzień dobry. Ojej. A się zląkłam. Nie spodziewałam się go tutaj pod płotem od razu. Okej. Dobra, kolejny pełzacz. Ci strażnicy to są chyba tutaj. Tak bardzo to miejsce wygląda podobnie. Może się mylę, ale jakbym ich znalazła, to bym się też w sumie ucieszyła z jednej strony. O, witaj, masz towarzystwo. O, pięknie trafiłam. Zaraz zerkniemy, czy są tutaj jacyś ludzie. Co mnie atakuje? Wchodzący w tekstury pełzacz. Wszystko gra. To tylko Gothic 3. Nie martwcie się. Wszystko działa tak jak trzeba. Ale tak, to jest bardzo podobne miejsce do tego, w którym ci strażnicy faktycznie bywają. Natomiast to nie jest chyba to miejsce, z tego co widzę. Dobra, to były te pełzacze. O, proszę bardzo, witam. Tutaj jest pan potwór. Niestety, ja nie pamiętam, gdzie są ci strażnicy. Tutaj ktoś krzyczy, mi pomóc chce chyba. Mhm. Chyba ci strażnicy Kafu właśnie. Zabiję cię, chłopie. Jeszcze mi ekspa ksuli za tego potwora, nie? Nie wierzę po prostu w to. Zapraszam. Zabijecie! Serio? Dobra, was tutaj było tylko trzech chyba właśnie. Jeszcze cios. Pięknie. Mamy dzięki temu do Mora Sul. Reputację. Ej, no to oni są blisko oazy Murata. Z tego wychodzi. Nawet ja się nie spodziewałam tego, że są tak blisko.
To teraz sobie już mogę spamiętać, jakbym kiedyś szukała. No dobra. Dobra, to jak my stoimy z tymi zadaniami? Kafu chce odzyskać złoto. Myślę, że możemy się w takim razie tepnąć do Morasul. Pójdziemy do naszego przyjaciela załatwić sprawę właśnie z tymi strażnikami. Damy mu normalnie złoto. O, tu w ogóle coś jest ciekawego. Są nawet tabliczki. Tego nie mogę czytać. No, bez jaj. Po co ktoś to tutaj zrobił, jak tego w ogóle czytać się nie da? Ale mnie strollowali. A ja już miałam taką piękną nadzieję, nie? Hello, koleżanko, a czy ty w ogóle dobrze biegniesz? Oczywiście, że nie. Ojeju. Dobra, ale przynajmniej udało nam się podejść pod ruiny. Ogarnęliśmy już sprawę z Orknarokiem. To była całkiem prosta rzecz. Dużo ludzi ma z nim problemy, bo go właśnie gdzieś tam gubi po drodze i tak dalej. A u nas w sumie poszło chyba całkiem sprawnie. Rozprawiłem się ze strażnikami. Doskonale, ojcze Wigoru! Oczywiście zasłużyłeś na nagrodę. Jeśli przyniesiesz mi również moje złoto, będę ci dozgonnie wdzięczny. Oto twoje 700 złotych monet. Dziękuję ci, ojcze honoru. Przyjmij wodę i złoto w dowód wdzięczności. Moja modlitwa będzie ci towarzyszyć na każdej spalonej słońcem ścieżce, przyjacielu. No i dobrze, pięknie. To co, tepniemy się znowu może do Morasul? Zastanawiam się, czy za otwarcie świątyni były jakieś punkty takie, wiecie, jest jeszcze inny do Morasul. Tutaj za dużo takich zadań nie ma w sumie. Mimo, że pół miasta żeśmy w ogóle jeszcze nie obeszli, to już mamy praktycznie full reputację. Ale tak, z Hamidem możemy kontynuować sprawę. Masz dla mnie jakąś propozycję? Od wielu lat szukam pewnego artefaktu. Amuletu czarnoksięstwa. Gdzie on jest? Gdzieś w ruinach? Już nie. Niewolnicy wykopali go z piasku. Teraz ma go Ilia, sprzedawca artefaktów. Czemu po prostu nie kupisz tego amuletu? To nie takie łatwe, synu szczerości. Jeśli Ilia się dowie, że to dla mnie, zawyży cenę. Odbiorę Ilii amulet. Proszę, weź to złoto. Powinno wystarczyć, jeśli mądrze go użyjesz. Dobra, 500 sztuk złota, delikatna sprawa. A ty? Ogarnęliśmy sprawę z Orknarokiem. Orknarok jest już na wykopaliskach. Dobra. Możemy zająć się interesami. Co tam? Po pierwsze, potrzeba nam trochę złota. Co więcej, wiem, jak możemy je zdobyć. Mam sztabkę magicznej rudy. Gdyby udało się ją sprzedać, nieźle byśmy na tym zarobili. Co masz na myśli? Ile chcesz za tę sztabkę? Cóż, pożyczyłem nieco złota od partnerów. Partnerów w interesach. Jednak dzięki rudzie wykupienie moich 3 weksli nie powinno być żadnym problemem. Ja załatwiam sztabkę, ty weksle. Dobry interes dla obu stron. Co ty na to? Zajmę się sprawą tych twoich weksli. Doskonale. Oto sztabka rudy. Sam bym ją sprzedał, ale... Jeśli się gdzieś z nią pokażę, to dostanę niewielki ułamek jej prawdziwej wartości. Rozumiem. Dobra, ja mam takie pytanie. Ty masz ten ognisty puchar u siebie? Nie, ty masz puchar duszy. Ty masz ognisty puchar w swojej kieszeni i ty mi go oddasz, jak ja ci pomogę. Więc to jest też rzecz, którą potrzebujemy zrobić. Dobra, sprawę areny ogarnęliśmy. Na razie podarunków dla Gonzalesa nie mamy. Sprawa z Hamidem jest do ogarnięcia. Delikatna sprawa, czyli Ilia. Dobra, tylko ja nie wiem, od kogo ja mam wziąć weksle. Jak to działa?
Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Chyba nie padło nigdzie żadne imiona ani nic. Inaczej być nie mogło. Dobra, idziemy wreszcie do miasta. Tutaj jest główny pan, który nas interesuje. Tylko spójrzcie, nowy mistrz Morasul. Hej ty, też szukasz kluczy do świątyni? Że co? Całe to przeklęte miasto ma tylko jeden temat. Jak zdobyć klucze do świątyni Morasul? Naprawdę? W mojej knajpie jest pewien człowiek, który ciągle pyta o świątynię. Sądzę, że coś wie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Kupujesz coś, czy jesteś spłukany? Co masz na myśli? W Morasul nic nie jest tanie. Jeśli nie masz złota, wkrótce skończy ci się szczęście. O właśnie. Daj mi weksel Masila. No dobrze. Skoro nalegasz, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie pozwól, żeby Masil cię przechytrzył. Oto weksel. Dobra, weksel Masila. Nie wyglądasz mi na asasyna. Pewnie dlatego, że pochodzę z Myrtany. Jak mogę zdobyć trochę złota? Mógłbyś pohandlować z kupcami. Jakieś inne możliwości? Cóż, jeśli naprawdę potrzebujesz złota, mogę ci trochę pożyczyć. Naprawdę? Ile? Powiedzmy, że dam ci 1000, ale potem zwrócisz mi 1400. To jest zadanko, więc zróbmy. Chciałbym pożyczyć trochę złota. No dobrze, chyba mogę ci powierzyć moje złoto. Masz 5 dni, potem chcę moje pieniądze z powrotem, wraz z dodatkowymi 400. Za to jest expik. Oto twoje złoto. Nie zawiodłeś mnie, to była dobra inwestycja. Dobra, tutaj wiemy, że jest gościu, który wie coś o świątyni. Tak, to jest Kirk. Dobra, na razie w takim razie nie chcę nic od niego. Mamy sprawę Hamida. Amulet Czarnoksięstwa, sprawa Ili. Chyba Hamid też ma weksel w ogóle Masila, z tego co pamiętam, więc pomożemy w sprawie Ili i ogarniemy resztę. Witaj, posiadaczu 1000 monet. Wyglądasz, jakbyś czegoś szukał? Próbujesz zdobyć zaginione klucze do świątyni Morasul? Czy też czysta żądza zysku nie jest powodem, który sprowadza cię do naszego gorącego kraju, mój blady przyjacielu? Opowiedz mi więcej o kluczach do świątyni Morasul. Ach, tak, nie ma problemu. Mam jeden w swoim posiadaniu. Może moglibyśmy zawrzeć umowę. Co chcesz w zamian za klucz do świątyni? Wiesz, nie kupiłem tego bez powodu. W świątyni jest coś, na czym mi zależy. Co takiego? Stara waza pokryta starożytnym pismem. Proponuję następujący układ. Dam ci klucz, a ty przyniesiesz mi wazę. Co o tym sądzisz? Przyniosę ci wazę ze świątyni. Świetnie. Pamiętaj, jest całkowicie pokryta pismem. Jeśli nie dostarczysz mi wazy, łowca głów dostarczy mi twoje zwłoki. Oto klucz. I nie ociągaj się za bardzo. Wiecie, co mnie zastanawia? Zastanawia mnie, skąd on wie, że tam jest taka waza w świątyni, skoro nigdy tam nie był, nigdy tam nie wlazł. Nie wiem, wyczytał to z jakiegoś manuskryptu? To jest troszeczkę takie, wiecie, naciągane, bym powiedziała. Jesteś kupcem? Jesteś bardzo spostrzegawczy. Sprzedaję artefakty jak wielu innych w tym kraju. Interesują cię może moje towary? Przychodzę w sprawie weksla Masila. Chwileczkę, niech poszukam. Ach tak, to będą 3,5. 2000 złotych monet. Żartujesz, prawda? Albo daj mi surową rudę. Wiesz o rudzie? Hej, wszyscy wiedzą, że Masil ma surową rudę. A teraz przysłał do ciebie, żebyś spłacił jego dług. Znasz już moją propozycję. No, wydaje mi się, że możemy dać mu rudę. Szukam amuletu czarnoksięstwa. No więc obawiam się, że przybywasz za późno. Nie mam takiego amuletu. Naprawdę? A może sprawdzisz jeszcze raz? Jest bardzo stary. Ach, tak. Jeden z tych starych amuletów. Tak, mam coś takiego. Powiedz, do czego jest ci potrzebny?
chcę zwiększyć swoje umiejętności magiczne. Dzięki temu amuletowi zdobędę więcej many i będę mógł rzucać bardziej skomplikowane zaklęcia. Dobrze. Podam ci teraz cenę. Mamy amulet, damy mu tą surową rudę. Oto surowa ruda. Świetnie. A oto weksel. No i dobra. Pokaż mi swoje towary. Masz wytrychy, to zabieram. Mapa, amulety, nie potrzebujemy więcej rzeczy. Dobra, mamy jeden klucz, wiem gdzie jest drugi. Kto jeszcze może mieć klucz do świątyni? Dobra, na razie zrobimy to tak jak jest. Chodźmy do Hamida. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. A jeszcze jest Bandaro do ogarnięcia, no tak, już zapomniałam. Wiem, że Gonzales ma jeden klucz do świątyni. Zostały nam dwa klucze, z czego jeden będzie miał ten gościu taki podejrzany. Oto amulet Ili. Doskonale. Synu odpowiedzialności. Oto twoja nagroda. Jeśli chcesz, będę miał jeszcze jedną propozycję. Dobra, o tym już pogadamy w kolejnym odcinku z nim, bo wiem, do czego to zmierza. I tam będę chciała ogarnąć sprawę. Czy to były tylko dwa weksle? Proszę, nie jesteś już zadłużony. Doskonale. Problem polega na tym, że to jeszcze nie wszystkie weksle. Jeśli mam znowu robić interesy w tym mieście, muszę odzyskać wszystkie trzy dokumenty. Kurde, powiedziałbyś mi, kto jeszcze jest ci wekselek winny. Może gościu przy bramie? Albo z areny? Kurde no. A może Bandaro? Dawno nie byłeś w mieście, co? Więc musisz wiedzieć jedno. Mora Sul to miasto Gonzalesa. Gonzales czerpie zyski z każdego interesu, z każdej umowy, nawet z każdej kradzieży. Widziałeś tych elitarnych wojowników? Są pod jego dowodzeniem. Rozumiem. Mogę ci załatwić kilka zleceń, żebyś trochę zarobił. Mora Sul potrafi być bardzo drogie, szczególnie dla podróżnych. Dobra, to wiemy. Tylko ja jestem bardzo ciekawa, kto ma trzeci weksel. Bo fajnie by było te weksle zamknąć w dzisiejszym odcinku. Także sprawdzimy na szybko. Gothic 3 weksle. Zaraz zobaczymy, kim jest trzecia osoba. Dobra. Ramon jest trzecią osobą. Tak mi się wydawało, ale myślałam, że może się pomyliłam jednak. Cześć, Angar. Ramonik jest tutaj gdzieś. Co się stało? Zgubiłeś się? A tak wyglądam? W pewnym sensie tak. Przepatrujesz wszystkie kąty, zupełnie jakbyś coś zgubił. A może szukasz okazji, aby zaliczyć coś w tym mieście? A gdyby tak się stało? W takim wypadku mógłbym ci pomóc. Co tam? Bzdura. Szukam pracy. No cóż, może nawet miałbym coś dla kogoś takiego jak ty. Chcę weksel Masila. Ile za niego chcesz? Nie wezmę od ciebie złota. Będziesz go potrzebować do kontaktów z resztą. Czego więc chcesz? Niczego. Przynajmniej na razie. Wrócimy do tego później. No tak mi się właśnie wydawało. No to tą sprawę też ogarniemy z nim później. W kolejnym odcinku myślę, że. Bo to będzie kradzież tych pucharów duszy. O to będzie chodziło. Ale ja najpierw bym zamknęła sprawę weksli i teraz już chyba powinniśmy zdobyć ognisty puchar. To też by się nam fajnie tutaj zgrało. Proszę, nie jesteś już zadłużony. Dziękuję. Nareszcie nie mam już długów. Znów mogę robić interesy w mieście. Przyjmij to jako nagrodę. I powodzenia z twoimi sprawami, obcy. Nie daj się oskubać. W tym mieście zdarza się to nader często. Daj mi puchar maga ognia. Z przyjemnością. Oto on. Dziękuję bardzo. No i to wychodzi na to, że mamy ognistych pucharów 11.
No, 12 ma Milten w Nordmarze i teraz pytanie, jakby to ugryźć, bo fajnie by było załatwić sprawę tego przywrócenia mocy tym paladynom. Tutaj na pewno mamy w Trellis zadanie i w Nemorze. Tylko kurde, lecieć teraz do klasztoru, no to tak troszeczkę słabo by było, dlatego na razie kwestię ognistych pucharów zostawimy. To są nasze dwa główne zadania, więc no. Ale dobra. Moi drodzy, zrobił się akurat wieczór. Myślę, że zrobiliśmy całkiem sporo dzisiaj, jeżeli mam być szczera. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film. W kolejnym, rzeczy do zrobienia, z tego co zauważyłam, mamy takie. Ilia chce artefakt, to jak otworzymy świątynię. To są trzy zadania powiązane. Podrunki dla Gonzalesa. Tak, od tego zaczniemy, myślę. Bo to nam da już maksymalną reputację, żeby się dostać do Gonzalesa. Jak się dostaniemy do Gonzalesa, to też dostaniemy klucz do świątyni. Tutaj jest gościu w karczmie też, który mówi nam tam o sprawie tego klucza. I co? I ogółem jest tego całkiem dużo jeszcze. Tam z tym Ramonem muszę dokończyć gadkę i z Bandaro. I został nam właśnie Kirk w karczmie. I to chyba są wszyscy. Ja się jeszcze zastanawiam, gdzie jest jeden... A, wiem, gdzie jest jeszcze jeden klucz. I to też jest powiązane ze sobą. Dobra, moi drodzy, już ogarniam wszystko. Myślę, że w kolejnym odcinku uda nam się wszystkie klucze skompletować, pogadać z Gonzalesem. I tak by się to nam wyglądało tutaj. Już nie przedłużam. Trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!